Halo, halo, siemano wam wszystkim ludziska, z tej strony Hades i witam was w, powiedzmy, randomowym odcinku z The Universum. Słuchajcie, ogólnie gra jest we wczesnym dostępie, są to pierwsze wersje tej gry. Ja sobie w nią chwilę pograłem, gra nie ma dużo do zaoferowania, ale postanowiłem, że ją, skoro już klucz dostałem do tej gry, tak, dostałem do tego klucz, to pokażę wam ją, ponieważ gra moim zdaniem ma duże zagadki, nie zagadki. Teraz nie wiem czy... No. Okej, wiem, że przerwało, ale to przez to, że gra nam się ładowała, przy ładowaniu program przestał mi nagrywać. Słuchajcie, gra jak widzicie wygląda tak, czekać zanim wyjdziesz, powiesz, że ta gra, nie wiem, wygląda jak, nie wiem, spor na przykład, w sumie troszeczkę mógłby nawet być. O co chodzi w tej grze? W tej grze chodzi o to, że wcielamy się u Boga, tak jak już, nie wiem czy zdążyłem powiedzieć czy nie, wcielamy się u Boga, którego celem jest właśnie poprowadzenie swoich tutaj mieszkańców, ludzi, kolonistów i tak dalej, żeby po prostu się rozwijali i tak dalej, teraz i tak dalej, za dużo i tak dalej. Teraz chcę wybrać w miarę jakieś miejsce, które mogłoby być dobrym miejscem właśnie na rozpoczęcie życia naszej kolonii. I myślę, że te, niegłupim miejscem może być to. To jest pierwszy dom, pierwszy dom. Ogólnie, tutaj mamy naszych mieszkańców i dziecko. Mamy dwoje dzieci na początek i dwóch dorosłych, którzy automatycznie wykonują jakieś prace. Ja nie mam na to żadnego wpływu. Ja nie mam na to żadnego wpływu. Z tego co wiem, również nie mogę za bardzo przyspieszyć tutaj, że tak powiem, czasu, bo tak jak mówiłem, tak jak sobie grałem, to właśnie za bardzo nie mogłem. Jak widzicie, tutaj zbierają sobie jedzenie, herbatę i zioła, herbs to są zioła. Wycina nam drewno. No i naszym teraz celem, ogólnie gra jest w bardzo wczesnym dostępie, tak jak wam mówiłem. Ona dopiero co w sumie, no jak widzicie tu alfa 0011 coś tam, prace w toku, prawda? Ogólnie docelowo będą ery, właśnie, że będziemy mogli, jak tutaj jest, metal wydobywać, ropę, gaz, podbijać galaktyki i tak dalej. No obecnie zaczynamy, no jak widzicie, troszeczkę w takim prehistorycznych warunkach, ale może zacznijmy coś budować. Ogólnie budowanie nam się dzieli na 6 segmentów: na produkcję, przystosowania, zarządzanie surowcami, ekspansja i epicentrum, tak? Tak jest tłumaczenia. Tłumaczenia są też pół polskie, pół angielskie, bo jak wiemy, no tu nigdy tłumaczenia jakieś no mega nie były. Dobra, teraz tak, zacznijmy może od jakichś tam podstaw w miarę. Chciałbym tak, żeby na sam początek została tu wybudowana pompa wodna. Pompa wodna będzie... Co tak zatrzęsło? Nie, pompa wodna na samym początku będzie nam dawała tyle, że... Tyle, że będziemy mieli mnóstwo wody właśnie z tego jeziora dla naszych mieszkańców. Możemy mieć chatę rybaka bądź farmy. Ja na początku będę się, że tak powiem, kierował na chacie rybaka raczej. O, mogłem w sumie zamienić, mogłem tu to postawić, a tu... Dobra, trudno. To są, powiedzmy tak, woda, mogłem na początku wybudować studnie, co prawda, ale w sumie postanowiłem, że studni nie będę za bardzo robił. Teraz nasi, powiedzmy, robotnicy, my niestety na nich wpływu żadnego nie mamy. Mamy też boskie moce nasze, które obecnie się... że tak powiem, umykają do 5-3 rzeczy, przepraszam. I to jest basic object. Ogólnie ja za bardzo tego nie używałem, szczerze mówiąc, ponieważ, jak to się nazywa, ponieważ nie potrzebowałem tego. Ty mogę sobie rzucać kamienie, drzewa i tak dalej. To bodajże przyspiesza troszeczkę produkcję, znaczy budowę. A tutaj, żeby się po prostu żeby robili raczej sobie rodziny i tak dalej. Z tego co tak na szybko przeczytałem i z tego co zaobserwowałem, jak sam grałem, jak widzicie, powoli tutaj donosi nam drewno. Powoli tutaj
zaczynają się robić różne rzeczy. Jak widzicie tutaj mamy też różne widoki kamer. Tutaj mamy naszą porę roku, prawda? Tak? Dobrze rozumiem, że to jest pora roku. Boże światło mogę wyłączyć bądź włączyć też, czyli to jest taki blask naszej ręki. No i tu mamy godzinę. Chciałem zobaczyć, czy da się przyspieszyć to, ale widzę, że nie. Czy zadowoleni jakkolwiek? Nie. Czynnik zadowolenia jest ogólny, widzę. Okej, bo jak widzicie, mamy tutaj dokładne informacje na temat naszych osadników. I właśnie to, co obecnie robi, ilość dzieci, ile ma... Masz dwójkę dzieci, a jesteś w wieku 5 lat? Okej, tak też można. Znaczy, ja nic nie mówię, tak? Mamy jakąś udźwig, siłę, prawda, wytrzymałość, pragnienie, głód, które musimy właśnie za... O, mamy już tutaj, kurczę, 4 dorosłych. Woda zaczyna się produkować, tylko że... jak rozumiem, ja nie mam żadnego zapotrzebowania na wodę, dlatego jeszcze to nie działa, ale za chwileczkę będziemy mieli. Będziemy musieli zrobić tak, jadłodalnię jakąś. Jadłodalnia nie jest głupim pomysłem, żeby jakoś w miarę blisko chaty rybaka to zrobić, tak? Tutaj zrobimy sobie jadłodalnię. W tym będą przygotowane posiłki dla naszych mieszkańców, konstruktorzy, cmentarz, szpital. Na razie nic z tych rzeczy nie potrzebujemy. Jak widzicie, tu już mamy zużycie. Już przy tych budynkach mamy zużycie wody, no bo prądu na razie nie możemy robić, ponieważ nawet nie jest dostępny on za bardzo. Możemy zrobić studnie, czego za bardzo jakoś mega nigdy nie robiłem, bo jak to się nazywa? Czy ja to postawiłem? Nie, ogólnie na razie poza mną w tym świecie nie ma nikogo więcej, przynajmniej nie zauważyłem przy moim... co to jest? Myślałem, że to jest jakaś specjalna, nie wiem, świątynia czy coś, bo tak to wyglądało. I na tym w sumie polega cała gra, że tworzymy naszą kolonię. Dbamy o naszych nie wiem, mieszkańców tej planety, naszych, no cokolwiek. Widzę, że wycinacie dużo drewna, żeby zrobić tu jadłodalnię. Proszę mi dać tu wędkarza. Elu, będziesz wędkarką. Populacja ryb, jak widzicie, jest duża i nie widzę za bardzo, żeby ona jakoś 6-2 jest na końcu. Żeby jakoś się tam zmieniała, raczej będą się ona będzie ubywała. I tyle. Jak rozumiem, ile mamy jedzenia? Mamy 7 jeszcze żywności. Okej, to nie jest dużo. To nie jest dużo. Co wy głodujecie? Macie, no, pragnienie. Potrzebujecie picia na pewno. Okej, dobra. Jednak musimy pobawić się studnią. Myślałem, że przechytrzę tutaj, że tak powiem, troszeczkę ten fakt i że nie będę musiał... Nie będę musiał budować właśnie żadnej studni ani nic, ale jednak muszę, ponieważ nasi ci nie mogą z tego pić, z pompy wody, tylko właśnie muszą z tej studni czerpać nasz picie, tak? Ze studni. Okej, no oni tutaj szykują miejsce pod budowę tej jadłodalni. Potrzebujecie jeszcze kamienia. No kamienia jeszcze nikt z was nie wydobywa za bardzo. Niestety, no troszeczkę smutne. No dobra, okej. A czy ja mogę... właśnie, bo ja... Okej. I co ja z tym drzewem mogę zrobić? Mogę je tak upuścić? Say what? Okej. Martwi mnie to, że zapomniałem o tej wodzie.
że zapomniałem o tej wodzie i ja nie mogę im jakby... dobra, anuluj, anuluj, tak, tak, anuluj. Tu, tu jest priorytet. Macie to szybko zrobić. Wy mi umrzecie zaraz z powodu wody, prawda? Z powodu... Nie, ty masz wodę. Aha, czyli ty coś tam pijesz, tak? A ja się martwiłem o was, nie? No co za... Oh. Byłem przekonany, że... Ale co ty pijesz tak właściwie? This place is so I don't want to leave it. To dobrze, bardzo, bardzo mnie to cieszy, ale... Co ty piłeś? Najgorsze jest to, że nie można już bardziej zoomować... nie można już bardziej zoomować kamery, prawda? Widzę, że idealnie tutaj studnie budujecie. Powoli, pomalutku, bo pomalutku, ale budujecie. A czy ja mogę w takim razie... Wow, trochę mgła jest. Okej, okay, wybierzemy boską moc. Mhm, czyli... Mogę... No, jak ja wtedy to zrobiłem? Dawaj! De studnia! To są najlepsze tłumaczenia. De studnia! Aha, boski blask jest po prostu nie od kursora myszy, tylko odtąd. Okej, okay, wszystko wiem. Studnia jest już wybudowana. Jadłodalnie, teraz mi wybudujcie. W ogóle grze nie służy za bardzo żadna muzyka. Z tego co słyszę, tylko odgłos. No to troszeczkę jest takim... No lekkim minusikiem, jak rozumiem to nie mogę anulować. Niby to... A, dobra, poszło, anulowałem to. Mhm. Już to anulowałem, żeby jak najlepiej teraz to postawić tu. Przepraszam, ale ja bym chciał tu gdzieś to umieścić. Przed chwilą mogłem, halo! Halo, proszę mnie nie oszukiwać. No, oszukują mnie, no. Dobra. Gdzieś. Dobra, to jest, skoro muszę, to niech to tutaj powstanie po prostu. Troszeczkę będą mieli daleko z domu. Ogólnie oni sami te domy sobie później budują. Jak widzieliście, ja nie mogę budować domów. Oni te domy później sami właśnie robią ulepszeń, nie mogę ulepszać żadnych rzeczy niestety. Tak samo jak tutaj widzicie, mamy fabryka szkła, cementu, plastiku, mamy mnóstwo tutaj rzeczy, które no kiedyś na pewno się przydadzą, ale no nie teraz, nie? Rezerwuar wody. I to nie jest głupim pomysłem postawić tejże budowli. O, jak widzicie, chata, budują, tak jak mówiłem, budują sami chaty. I właśnie kolejna chata tu powstaje. Jadłodalnia, no powoli tutaj budują pomalutku, bo pomalutku. Mamy tutaj trzy rybki. Rybak, szczerze mówiąc, na samym początku wydaje mi się jedną z lepszych opcji. Dlaczego? Dlaczego mi się wydaje, że jest jedną z lepszych opcji? Ponieważ jedna osoba pracuje, szybko się buduje ten budynek. Z farmą mogłoby być inaczej, że musiałbym czekać właśnie na plony i tak dalej, więc no... To mnie jakoś nie jara. Magazynów też, w ogóle magazynów też obecnie tutaj nie ma żadnych. Co by się jednak przydało, no poniekąd, szczerze mówiąc. Tak szczerze, no to jeśli mamy być szczerzy, prawda? Tutaj nic nie mogę wybudować, ciekawe. Chyba zrobię to w takim sposób kole, taką mam jakąś zachciankę, nie? Że zrobię to w kole, no widzę, że powoli sobie tu się bawicie. Jak widzicie, zesłałem boską moc dla naszych tutaj pracowników. No ale jak widzicie, no dużo to nam nie pomogło. Niestety nie wiedzieć czemu. Ale dobra, wy tutaj sobie drzewa wydobywacie. No mówię, ogólnie gra jest spoko do pogrania. Nie wiem jak wy się zaopatrujecie w to. Tak jak mówiłem, to jest seria randomowa, więc na razie będzie jeden odcinek wrzucony. Może góra dwa. No i będę czekał na update'y albo do bety tej gry, żeby wprowadzili więcej rzeczy. Więc na razie mogę wam zapowiedzieć przyszłą serię, jeśli oczywiście się wam ta gra spodoba, nie? No bo jeżeli nie, to może coś zrobię, może nie, zobaczymy.
Zobaczymy, widzę, że jest 8 rano. 8 rano, teraz, no czekam aż tą jadłodalnię zaczną budować, no te skały zaczną sobie rąbać. Czy ty sobie żresz coś? Tak, ty jesz prawdopodobnie surową rybę, no. To mnie nie jara, no bo na razie i tak nie macie żadnych minusów ani nic. To jest pół biedy, że nie macie żadnych minusów. W ogóle ten, muszę sobie wziąć tabletkę, wiecie? Bo słyszę, że mój nosek troszeczkę właśnie, znaczy mówię przez nos, daję sobie z tego sprawę. A dziś będę miał dzień nagrywek, nie? Więc to też tak słabo mieć, tak troszeczkę być nieosiągalnym. Dobra, czy ty, co ty robisz, misiek? Fighting a spot to eat. Okej, te serca, nie wiem, o co chodzi w nich. Za bardzo, jak rozumiem, co to może być, że urodzisz dziecko, czy ty jesteś małym dzieckiem po prostu? Nie, Elu pracuje tu. Gdzie jest dziecko? Nie wiem. Nie wiem, ale ktoś mógłby tą chatę w końcu wybudować, szczerze mówiąc. Bym na pewno nie narzekał za bardzo, ale... O, dobra, jadłodalnię, idzie wam bardzo dobrze, budujcie jak wlezie. Bardzo, jak widzicie, to jest takie mega prowizoryczne, co prawda, ale... Ale jest spoko, nie? Mamy tu właśnie jakąś kuchnię, stoliki nawet, no ja bym to zoomował z miłą chęcią, ale... No ale nie mogę, że tak powiem, nie mogę tego zrobić. Tutaj widzę, że... Czy to jest ten? Czy to jest od razu, bo tu jest, że jedzenie? Aha, bo to były te do budowy, to nieważne. Kucharz. Misiu kolorowy, ty bądź kucharzem. Będziemy mieli jednego kucharza, jak widzicie, to zaczęło nam pompować wodę. Nie wiem, czy jakkolwiek to jezioro, znaczy to morze, ocean, jakkolwiek nazwać, czy ono się jakoś zapełnia później, na przykład poprzez tego, no tu jest drewno, to też w sumie spoko, że tutaj drewno coś sobie robi. Miejsca do jedzenia, prawda, tutaj wszystko mamy. Mam nadzieję, że teraz zajmiecie się budową tego domu. Dokładnie tak, zajmujecie się budową domu. Jak widzicie, mamy prawie 20 minut, a no zrobiliśmy takie podstaw tak naprawdę. 5 mieszkańców, no później rozmnażanie ich będzie szybsze na pewno. I pytanie do was, czy chcecie jeszcze jeden z tego odcinek, bo myślę, że na 2-3 odcinki ta gra jest właśnie, jest w stanie nam zaoferować, a później tylko co jakiś czas, co patrzę, bym robił, więc tak jak mówię, decyzja należy do was. Znaczy jeszcze nie kończę odcinka, nie? Ale po prostu powoli będę zmierzał ku temu, to się przyznam wam. Jak widzicie, druga chata jest, tutaj mamy już mieszkańców w niej. Tutaj jest Elu i Adachi, tu jest Ucho i Lamato. Czy wy już jecie w... nie, wy jeszcze tutaj... ty gotujesz, tak? Bo ja ciebie dałem. Tak, Adachy gotuje już jedzenie. Mamy jedno danie już. Jedno wiadro, kubek, kapstor, raczej kubek był. Dobra, tutaj nam rybki właśnie wyławia. Nasza pracownica Elu, pięknie. Nasza para po prostu działa w gastronomii i tyle, bardzo dobrze. Okej, ojej, to i co jest? Nie, bo w sumie nie wczytałem się w to, co tam było. Widzę, że ty jesteś jeszcze dzieckiem. Kochy, jesteś dziedziusiem. I to ten, waszym dziedziusiem. Pięknie, w ogóle patrzcie, tutaj się zmienił, tu się zmienił właśnie, w ogóle to też fajna opcja, że ta... Nie wiem, szmatka się zmieniła, jakkolwiek to mogę nazwać. Że coś takiego się robiło. Elu, idź się napij, nie pracuj do umarcia, no. Umarcia? Umrzenia? Do...
No, nie, nieważne. Czy ty będziesz piła coś tam, czy gdzie ty idziesz? Będziesz szła do studni? Dobrze myśl. Ej, w ogóle... To jest coś jako ala piec, czy co? W sumie, bo to tego nie ma. Ciekawe. Ciekawe, interesujące w sumie. No czekam, aż kolejna parka powstanie, żeby kolejne mieszkanko było w sumie. Żeby kolejne mieszkanko było, bo im więcej mieszkań, tym lepiej. Zostaje nam w ogóle tutaj może jakaś tam rozbudowa kolejna. Konstruktorzy. Możemy polecieć troszeczkę w konstruktorów. Gdzieś tutaj, o tu mógłbym wam walnąć. W sumie czemu nie. Będziecie jakoś tak w centrum tego, póki nie ma żadnego ważnego budynku. Ale słuchajcie, w tym momencie też zakończę dzisiejszy odcinek. Jeśli wam się odcinek spodobał, łapka w górę, komentarz, napiszcie mi, czy chcecie coś więcej z tej gry. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, no i cześć.